Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie. Kolejny odcinek z Minecraft Duecik. Ze mną i Jagiem oczywiście na naszym cudownym hardkorze. Dzień dobry. O, my to tutaj mamy. Dobra widzowie, właśnie chodzę sobie coś tutaj. Właśnie, słuchajcie widzowie, ponieważ jest sprawa. Potrzebujemy tego. Ja w dzisiejszym odcinku właśnie miałem zacząć mowę od tego, że potrzebujemy tego kartografa. Z tego powodu, że w tej wersji da się zdobyć nowe mapy. Da się zdobyć mapę, która nas poprowadzi do jakichś oceanicznych, prawda, takich miejsc, takich jak to się nazywa, te monumenty takie. Ale również jest nowe miejsce w tej najnowszej wersji 1.21, które prowadzi nas do takiej jakby podziemnej jaskini, nie, do takiego podziemnego, jakiegoś takiego monumentu podziemnego. Nazywa się Trial i musimy zdobyć po raz prawda, musimy zdobyć Trial mapę, tak ona się nazywa. I żeby to zrobić, będziemy potrzebowali tutaj jakiegoś ziomeczka, który przyjmie ten, prawda, ten zawód. O, jest elegancko. Okej, musimy z nim pohandlować. Stary, potrzebujemy trzcinę, potrzebujemy ogromną ilość trzciny, żeby móc to zdobyć. Pewnie dzisiaj nam się to nie uda. Ej, dobra, tu jest dużo trzciny, stary, strasznie. Teraz to widzę. To rozsadzaj ją. Rozsadzam, właśnie rozsadzam, tak jest widzowie. Trzeba to zrobić, mam nadzieję, że wam się seria podoba. Nie wiemy jak długo ta seria potrwa, bo jest to seria hardcore. Ona się przerywa w momencie, w którym albo my już nie mamy co robić, albo giniemy po prostu. Więc jest ryzyko, że upadniemy. Z tego co pamiętam, poprzednia nasza seria Minecraft Hardcore skończyła się tak, że... Czekaj, zginęliśmy tam czy nie zginęliśmy? Nie wiem, nie pamiętam. Ja też już teraz nie pamiętam właśnie, czy my tam zginęliśmy, czy nie zginęliśmy. Nie pamiętam jak to się zakończyło, w każdym razie wy na pewno widzowie pamiętacie, możecie nam przypomnieć. No a tutaj mam nadzieję, że uda nam się przetrwać, no ja mam nadzieję, że jak najdłużej. Wow, tu jakaś pułapka, prawie zginąłem. Dobra, okej, zbierzmy sobie to. Rozwaliłem piasek i mi się zapadł pod nogami, wiesz? Aha. Taka, mało znacząca pułapka. Dobra. Ja zrobiłem pole. Co zrobiłeś? Pole. Pole, okej, no to bardzo dobrze, a co jest zasadzone w polu? Ziemniaki i morchewki. Ziemniaki są najlepsze. Dobra, czyli jeśli chodzi o żarcie, możemy być spokojni. Ej, ta trzcina tak wysoko może rosnąć? Na cztery kratki do góry? Ona nie rosnie. No, zawsze przyrosła, nie? A teraz mam normalnie bambusy na te, na cztery. Znaczy, trzcina, nie bambusy. Kiedyś się w ogóle to bambus mówiło, nie? Pamiętasz? Bo wszyscy myśleli, że to są bambusy, a później dodali do Minecrafta bambusy i się okazało, że to nie są bambusy. Trzcinę. Przynajmniej ja pamiętam takie czasy, kiedy się miało to za bambusa, że to przypominało trochę takie coś. No dobra, słuchaj, ogólnie powiem tak, przechadzałem się tutaj troszkę poza odcinkiem i znalazłem jeszcze jedną wioskę i jeszcze jedną piramidę, która jest, uwaga, jak my mamy tu wioskę, to ona jest gdzieś w tamtą stronę, więc moglibyśmy dzisiaj się tam wybrać, wiesz? Jaka pułapka? Jasny gwint. No, taki piasek, zlawa pod tym i... To jest, no jakby jeszcze uszedł, to zobaczysz. A, no idę, widzę cię właśnie, czyli może się to zapaść i można wpaść, krótko mówiąc. Co jest? Czekaj, idę to zobaczyć, jak to wygląda. A tu! Czekaj, co to jest? Co tu się wyprawia? A faktycznie! Wow, dobra! Tu się nie można zbliżać. A jakby tu mamy strasznie dużo lawy w ogóle. Mega fajnie. Czyli będziemy mogli niebawem pójść do Netheru, ale póki co uzbrojmy się jakoś, bo w Netherze to wiadomo jak jest. Tam mogłaby się nasza seria skończyć, a tego byśmy nie chcieli. Dobrze, bardzo dobrze. Ja już mam trzcinę i też ją tutaj... A, widzę właśnie, że sadzisz, dobra. Też zasadę to wszystko, żeby to sobie elegancko rosło, bo będziemy potrzebować tego na pewno dużo, żeby móc pohandlować z tamtym gościem. Niech to sobie rośnie teraz, stary, ja to tutaj zasadzę i niech to sobie rośnie, a my się wybierzmy może, bo tutaj gdzieś niedaleko nas jest ta wioska, o której mówiłem. Ja wiem, że... O kurczę, dobra, znowu kolejna pułapka, zapadło się to. Ja muszę itemy odłożyć. Dobrze, odłóż sobie, ja też będę musiał odłożyć, bo mam tego sporo. Dobra, tak. To nie potrzebuję, żelazo. O, dobra, jeszcze pół staka mi zostało. Łóżko warto mieć. Łóżko weź, bo będziemy mogli może tak. Ale my idziemy do wioski, to tam też, to nie bierz. Weźmiesz sobie tam. Biorę. Zostaw sobie. Pierwszej jeszcze mam. Okej, no to mamy tego sporo, dobra. No to co, dawaj, lecimy tam do tamtej wioski może. Którą stronę? To jest w stronę, jakby... No czekaj, ja jestem w wiosce, musimy się spotkać. Gdzie ty jesteś? No, biegam sobie. A dobra, widzę twój nick, dobra, elegancko. Idę sobie odłożyć tylko rzeczy do tego, do skrzynki mojej i lecimy, bo tam myślę, że może być całkiem ciekawe rzeczy mogą być do zebrania i przydałoby się zdobyć jeszcze jednego takiego kartografa. O, ja nie mam, a mam skrzynkę, dobra. Pyk, tu dajemy drugą. Dobra, ja mam już, jestem naprawdę bogaty. A ty jak tam z swoim bogactwem? Mam, nawet dwa. Dobra, dawaj siodło, bo mi się przyda teraz, poczekaj. Co, będziesz tego gdzie ogarniał? Gdzie on jest? Widziałem go tu. Przed chwilą. No, tu był kiedyś, tu leżał wtedy, nie? Gdzie on jest teraz? Tak, ale on przed chwilą go widziałem, gdzieś tu chodził. Stał i se poszedł. Dobra, kto pierwszy znajdzie kamera, ten jest jego. Dobra. Tu nie widzę. Gdzie jest ten, kurczę, wielbłąd? Nie ma go, ty.
Ty, on uciekł se gdzieś. Że taki spokój był w tej wiosce, my się pojawiliśmy i on uznał, że się wynosi. Ej, no bez kitu, no przed chwilą go widziałem. A, mam! Radześ? No. No to gratulacje. Nie, no tak szczerze to nie. Myślałem, że będziesz do mnie biegł i będziesz próbował mi go wyrwać z łap. Będziesz chciał go przejąć, zrobić wrogie przejęcie. A ty tak go oddałeś bez walki. Dobra, idziemy do tamtej gdzie wioski, chodź. Czekaj, bo ja sobie odużyłem żarcie też. Muszę zabrać żarcie, bo nie mam żarcia. Szybko. Tutaj mamy swoją chawirkę, w której chwilowo sobie, że tak powiem, żyjemy, ale będzie trzeba zbudować coś innego. Dobra, mam to i tyle chyba. Więcej nie potrzebuję, ale wezmę zapalarę, bo może się coś, może się to przyda. Dobra, idziemy? No ja czekam. Dobra. A masz wódkę może? Nie. Dobra, to idziemy z buta. Ale jak będziemy widzieć drzewo, to trzeba zebrać drzewo. Dobra. Idziesz za mną, widzisz mnie, czy nie widzisz tak, mnie? Tak, lecę za tą. Dobra. Dodawaj do tej wioski, ona trochę jest przed nami, ale tam to nie było jakoś mega daleko. Ale te kamele powinny rosnąć. Rosnąć. Chodzić tak ogólnie tutaj, nie? One nie tylko w wioskach. Tak, no w sensie nie, one są chyba tylko w wioskach ogólnie. No tak, o tym mówię, że one powinny tak chodzić jak te króliki. A, że ty twierdzisz, że tak powinno być w Minecrafcie. No to tak, no w sumie... No mogłoby tak być w sumie, no. Aczkolwiek byłby wtedy ich taki przesyt chyba trochę. Widzę wioskę na horyzoncie. O, tą trzcinę możemy zbierać, bo strasznie dużo tej trzciny jest na tej pustyni. I widzisz, na 4 kratki rośnie, tu jest obok mnie. Tak, no jest. Dużo potrzebujemy tej trzciny? Strasznie dużo. Będzie trzeba zrobić fabrykę tego, bo to jest z tego pieniądze są. Z tego jest, prawda, ten, jak to się nazywa. Z tego jest emeraldy. Z czegoś trzeba wyżyć, no jasne, że tak. Dobra. O, piramida tu jest, właśnie, o niej też mówiłem, że jest. I widzę ją już, więc lecę sobie w stronę piramidy może najpierw. Idę, splądruję, zobaczę co tam się kryje. Może jakiś diamencik będzie, już mamy, ile mamy diamentów? Ja mam 4, ty masz ile? Też 4. Okej, no to mamy 8 diamentów, w ogóle nie idąc do kopalni, to jest bardzo dobry wynik. To jest wybitny wynik, dobra, idziemy tu, zbieramy. To jest śmieszne. Dobra. Ciekawe, czy tutaj może być kowal. Właśnie mam wrażenie, że ja na pustyni, znaczy nie, chyba widziałem kiedyś. Aczkolwiek chyba jest zmniejszona szansa na pustyni na kowala. A tutaj to nie wiem, bo ja tylko widziałem, że jest ta wioska, ale nie byłem w niej. Dobra, okej, dobra, wejdźmy tu. Ja już wiem, że wbiegam. O, nóżki tylko. Dobra, sprawdzam, uwaga, wchodzę do piramidy. Co my tutaj będziemy mieli? Teraz tak, najpierw tą płytkę. Blast Protection, mam stary zenchantowane złote jabłko. No dobra, S, łatwo, fajnie. Dobra, bierzemy to. Tutaj nic, znowu mam kolejne 2 siodła niepotrzebne. Okej, mam template'y. Co masz? Kamela mam. Dobrze, git, dobra. Gdzie mogę wracać do nim? No, ale on jest chyba wolniejszy niż ty na nogach, tak mi się wydaje. Więc się chyba nie opłaca. Dobra, tu i wychodzimy stąd. Dobra, mam wszystko. Zabrałem też to TNT. Czy nam się przyda do czegoś TNT? Nie, chyba. Też mi się wydaje, że nie. Dobra, kolejna lawa tam jest, widzę. Idę do tej wioski, do ciebie. Nic tu nie ma. Nic nie ma? To niedobrze. No naprawdę, nic tu nie ma. Tylko mamy bagna tutaj też widzę. Dobra, no git, bardzo fajnie. Dobra, kimniemy się w tej wiosce może, co? Dobra, no ja już śpię. Czekaj, ja dobiegam. Trzeba znaleźć tutaj tego kartografa, czy jest tu kartograf, potrzebujemy to. Dobra. Właśnie biegam i szukam. Leżę. Możemy zabrać też siano, będziemy mieli z tego trochę chleba, przyda nam się. Już tutaj zebrałem, jadasz za motorem. Ja to widzę jeszcze, to zbiorę. Jest mi tu golem. Też stał, o, widzę kamel, widziałem go jak powstał. Dobra, czekaj, czy tu jest gdzieś ten kartograf, bo to nam się przy... Tu jest ten, w którym on może być. Jest, elegancko. Dobra, mamy kartografa. Czy jest jeszcze jeden kartograf tutaj? Chyba nie, wydaje mi się, że... Chyba nie, dobra, mało, mamy co tu jest? Ogólnie mało, ale tą wioskę możemy splądrować, ona jest niepotrzebna. Niech ona upadnie tak naprawdę w sumie, no bo... Po co nam ona? Biorę też tego, jak on się nazywa. Golema bije. Dobra, leży. Ile z niego żelaza? 4, fajnie. Dobra, wsiadam, uwaga. Co ty gadasz? Ej, no dobra, to jest fajne, bo możemy w ten sposób sobie fajnie podróżować. Ja teraz na przykład mogę sobie normalnie się oprzeć, normalnie się napić tutaj, prawda, piszka. No nie jest taki wolny. No nie, nawet sunie. Jasne, po kaktusach, po wszystkim. Ej, ale ciekawe, czemu mi pływać. O. O kurde. Oj. Wychodź, schodź. Troszkę go przeciążyliśmy, on umie pływać, ale bez nas. Ewidentnie. Dobra, wsiadam. Jademy. Dobra, a chcemy pójść tam jeszcze dalej w tą pustynię na lewo? Pójdź tam, zobacz, może coś tu będzie jeszcze, bo tam nie byłem, no.
Możemy coś, może coś tutaj się nam rzuci w oczy, może jakaś jeszcze jedna wioska, może coś. A ja muszę się przeprawić przez ten tutaj... Skoczył! Co? Czekaj! Co ty gadasz, że on skoczył? Czekaj, muszę go wypchnąć. O! Legnął se. Wstawaj! O, wstał. Co jest grane? Ty może tak skakać? Siadaj. Dawaj. Nie! Nie wiedziałem, że można skakać wielbłądem. Ale to są akacje tylko. Tak, tylko akacje, ale to idź dalej tą pustynią, może coś tutaj będzie. Bo, chociaż wioska na akacjach też by mogła być, no ale... Nam się rzuci w oczy, ale tam nie ma nic innego poza tym, a tu jeszcze może być jakaś piramida. Więc idźmy tą pustynią. Dobra, tu jest znowu lawa, widzę. Strasznie dużo lawy jest, ale to dobrze. Tam już kolejną lawę widzę już na horyzoncie. O, tam coś może być, bo tam widzę... A nie, to piramida. Taka studnia. Gdzie? Jest piramida! Dobra, elegancko, o to chodziło, właśnie, super, elegancko. To nam trzeba, tego nam trzeba. I tu jest zejście do kopalni, moglibyśmy dzisiaj pójść też do kopalni pozbierać co nieco. Co ty na to? Jak wrócić? Wiem. Pamiętam. O! Się nie da, dobra, elegancko, pyk, schodzimy na dół. Dobra, no, ja nie idę. Nie klikaj w tą półpłytkę tylko, dobra. No, nie idę. Dobra, sprawdzamy co mamy. Żelazna zbroja dla konia. Super. O, przyda się dla efficiency 3 i znowu dwa siodła. Git. Znowu złote jabłko, tylko tym razem już nie zenchantowane. No i nic, no i... Ja muszę tego wielbłąda dotransportować do domu. No dobra, weź tego. Mam czekać na ciebie, czy już jechać? Czekaj, no nie, bo ja z tobą pojadę. Czekaj, muszę wyjść, już wychodzę. Dobra, już jestem... Czekaj, jak stąd wyjść? To trzeba się jeszcze do góry podbudować. Raz, dwa... Trzy, cztery, dobra, tu wychodzę. Gdzie jesteś? Na górze. Dobra, idę. Nie możemy lecieć, tylko czekaj, czy idziemy jeszcze dalej, czy co? Czy coś tu jeszcze może być? Nic tu nie ma chyba już. Czy do wioski wracamy? No dobra, wracajmy do wioski. Odłóżmy rzeczy i pójdziemy do kopalni. Siadaj na kamerę. Patrz! Rajd! Uciekamy. Nie chcemy ich bić? Nie jesteśmy gotowi. No dobra, uciekaj, biegnij. Bon, uciekamy. Stary, my z rajdem to nie mamy większych szans. No dobra, ty w poprzednim odcinku żeś poszedł na chłopów z trójzębem. I też no i się zdziwił. I uciekałem. No i uciekałeś, no. Czemu on nie skacze ten wielbłąd? Gdzieś co on zrobił? No tak se przedreptał troszkę. O, nie wiem jak ty tu przelecisz przez to. Urala. A, dobra jest, ale parkour w ogóle. Ty, to nowe parkoury można robić na wersji 1.20 kamelem. Wielbłądem, no. Ale widziałeś jak tam przebrnąłem bardzo szybko? Dobra, będzie skok, uwaga. Mega, to jest dobre, naprawdę. Ale się wiesz, jaką ja miałem mordę, żeby się skupić? Jęzor pracował? Wymierzałem to. To jest taka Burcz Kalifa nasza. Tak. Nadchodzimy, wiosko! Ej, kurczę. Ej, dobra, widzę tego kamela! Gdzie? Tam pobiegł, wyszedł za wioskę, widziałem jak gonimy tam gdzieś... Gonimy go! Gdzieś se łaził. Czy to była jakaś... A nie, widzę, no jest, chodzi se tam. Jest, chodzi! Nadchodzę na niego. Kurczę, ej dobra, ty o wiele szybciej idziesz tym kamelem. Jeszcze skoczę. No, to jest opłacalne w sumie, dobra, wiesz, siadam na niego. I czekaj, oswoimy je, znaczy ten. Co? Rozmnożymy? Zajdź a to czekaj, go, no. To chodź, to zrobimy to w wiosce. O dobra, masz rację, no jedziemy. I co? O dobra, jest, pyk, up. Ej, mega dobre to jest. Mega odkrycie, nie? Dobra, tu i teraz co, one będą sobie leżeć, jak my tutaj je zostawimy, czy chodź, będą chodzić? Chodź, do mnie tu chodź. Dobra, proszę bardzo. Okej, okay, będzie mały kamel. Przystępują do rozrodu. Je, legnął. Dobra, jest mały, dobra, git. No i zalegnęły i siadł na niego i tyle. Fajek siedzi se też, ale elegancko. Oj, się grzeje pod spodem. No dobra, fajnie. Dobra, odłóżmy rzeczy, stary, i spróbujmy zrobić tak. Czekaj, gdzie tu jest ten gościu od tego, ten kartograf? Co tu jest? Co to za zebranie? Halo, do domu. Położył się do łóżka i drugi też jest. Nie! Dobra, niech jest. Czekaj, on by tu powinien... Kupiłem od niego. No dobra, to ja też kupuję. Pyk, dobra. Uwaga, będzie na poziom wyżej. Czy on da nam mapę do triala? Proszę. Daj nam, ziomeczku. Gdzie ty jesteś? Ulepszył się? Dał. Co dał? Znaczy... Aj, to mapy, Ocean, ale... to jest Ocean Explorer, to nie to. Dobra, z tym trzeba jeszcze pohandlować. Dawaj tu. A, już nie mam trzciny na niego. Ale dobra, położył się tu. Czekaj, ja... Gdzie jest... A, tamten drugi się też poszedł położyć, co?
Dobra, to... Wszyscy śpią. To jest problem. No dobra, idźmy też spać, stary, i lecimy do jakiejś kopalni. Dobrze, widzowie, jesteśmy po chwilowym cięciu, ponieważ Mateusz musiał też pójść na cięcie. Dokładnie tak, obciąłem się. Jest, obcięty na buskut, pani go obcięła na buskut. Dobrze, słuchajcie, dzisiaj, znaczy dzisiaj, teraz, bo dzisiaj to już nagrywaliśmy, ale teraz. Ważna sprawa, lecimy do kopalni, tak jak powiedziałem, przygotowujemy się pod to. Ja robię zbroję, stary, mam trochę żelaza. Potrzebujesz coś, jakąś zbroję, bo ja mam całą żelazną już w tym momencie. Nie no, to ja tyle nie mam, no dawaj żelazo, zapożycz. To masz, czekaj, robię tak. Na pewno muszę zrobić sobie kilo, to jest ważniejsze niż twoja zbroja. Czajmy. Masz, tu ci daję żelazo 3 takie i to, i jeszcze masz takie nuggetsy. Więc weź se to wykorzystaj. Co? Dobra, robię w takim razie ten... Nie mam więcej. Diamentowe buty robię i elo. No to zrób sobie diamentowe buty. Dobra, co my tam potrzebujemy? Na pewno się przyda nam może trochę budulca, wezmę tego kobla. Przydałoby się trochę drewna, więc przydałoby się też drewno zabrać. Weźmy sobie łóżko, jakby trzeba było kimnąć może. I co jeszcze? Ej, dobra, no żarcie, siodło zostawiam. Ty, no boję się... A, pochodnie, stary, będziemy potrzebować. Czyli potrzebujemy drewno. Dobra, musimy zbierać drewno najpierw. Dawaj po drewno. Dawaj, a, robi się noc. Ja mam drewno. O, w kimę. Idź się połóż. Ja mam drewno, gościu. Połóż się. Śpię. Ej, tarcza by się przydała. No, o kurcze. O, my wykorzystaliśmy całe żelazo, co? No dobra, trzeba zebrać. Ja mam 3. Okej, no to na tarczy wystarczyło. Czekaj, no starczy, no właśnie, chciałem to powiedzieć. Idziemy, do boju! To wyrzucam. Ahoj, przygodo! Ło, kurczę, to był ryzykowny skok, ale dobra. Jestem z saperem, wchodzę. Od razu po żelazo, pół. Dobra, no właśnie, bo ja potrzebuję żelazo, żeby zrobić sobie... Ej, mogliśmy te diamenty wziąć, jasny gwint. Zrobić mogliśmy, sobie. Prawda, mogliśmy. Ale ja zrobię sobie kilo. Jeszcze. No nie, już dobra. Znajdziemy zaraz diamenty. Zbieraj surowce. Widzę węgiel chyba. Nie, to nie węgiel. To creeper za tobą! Wiem. Wiedziałem o nim. Wysadzę. O, widzę węgiel. Idę po węgiel. No, minąłeś też węgiel. Idzie kolejny creeper. Dobry. Skoczył z góry! Oki, kurczę, kaskader! No mają jakieś... Dobra, no i my zaraz giniemy. My zaraz kończymy tą serię chyba. Dobra, idealnie 8 mam na jeden węgiel. Przydałoby się jeszcze trochę więcej tego węgla, żeby pochody zrobił. Kara jak ty zginie? No nie wiem, kary nie ma, no kończymy serię, no taka jest kara, nie? No ale żeby był tryhard jakiś, jak się zginie. Musi być jakaś... Okej, rozumiem. Że o kurcze, szkielety. Jaka ma być kara, widzowie? Musicie wymyśleć karę dla nas, no. Trzeba zbierać. Ale diamenty, naszym celem są diamenty. To jest drugi odcinek, to już muszą być diamenty. My już znaleźć... Dobra, już... to idziemy głębiej. Kurcze, pająku. Dobra. No dawaj głębiej, nie? No to chodź, gdzie ty jesteś? Chodź tu w moją stronę, bo ja mam super... O kurcze, w plecy mi strzelają. Ale mi pizdnął ten pająk. Tu, cofamy się do wejścia, bo tam jest takie fajne przejście. Pójdziemy szybko w dół się przedostaniemy. Dobra, ty biegasz jak... No jak? Zawodowiec. A ty wiesz, jakie są hordy bazy? Wiem. Dobrze. Nie, dobra, szczerze nie mam pojęcia. Ale 1600 na 1400 teraz jesteśmy. O kurcze. Jest lipa. Strzelają do mnie. O, strzelają do mnie. Zrobiłem mu combo. Dobra, leży, pokonałem go. O kurczę, creeper na plecach. Co jest grane? Co tu się dzieje? Ale tu jest... Nie, szkielet to jest najbardziej znienawidzony chyba mob w tej grze. Dobra, jestem na dole. Jestem na poziomie, tutaj z lawą na równo. Tu na pewno będą diamenty. 100%. Dobra, idę cię. Jemy sobie chleb, elegancko. Ja jestem też z lawą. No to jesteś obok mnie. O kurczę, co jest grane? Jak on tu się pojawił? Czemu my się nie widzimy? Nie wiem. Czekaj, bo ja tu mam walkę z takimi... A widzę cię. Śmietnikami. Idę do ciebie. Dobra, idziemy. Diamenty, tu. Widzę diamenty! No ja też, ale musiałem się uporać no cześć, ja, dobra. Cześć, Silktacza mam, stój! Bierz Silktaczem, no dobra, niech będzie. O kurde. To nie jest Silktacz. To jest Silktacz, tylko złotym kilowym się nie da wykopać. Czyli diamenty zdobyte, cel odcinka osiągnięty, super. Tak, możemy kończyć. Trzecie, okay. Jest. Dobra, zbieraj, ja lecę w drugą stronę, bo tam nie ma sensu, tam siedzimy się gnieździmy. Plądruj to. Dobra, widzę szkieleta, który do mnie tutaj celuje. Trzeba wyjść wyżej, żeby zebrać węgiel najpierw. Źle to zrobiliśmy. Nie jest dobrze, my nie jesteśmy najlepiej przygotowani do tego wszystkiego.
Nie, ja dobra, stary, boję. zarządzam ewakuację. Czemu? No bo tu jest tyle mobów, stary, że ja tego nie oświetlę wszystkiego. Ja się nie boję. O kurczę. Idę do ciebie, chodź. Ale ja nic nie widzę. No się trzymaj blisko mnie. Dobra. Tutaj, w lewo. Kanałem. Tu, kanałem. Oba. Strzelają do mnie. Nie ma tu diamentów? Nie ma. Są. Gdzie? Ty jesteś ślepy. O kurczę, dobra, no tego nie widziałem. Ciemno tu jest. Świecą mi lampy w oczy. Ładnie jest, dobrze jest. To ile tych diamentów już zebrałeś? No już mam ile 5. Ile masz? No dobrze, no to elegancko. A ja tym tunelem przeszedłem dalej i dotarłem do nikąd. Jest tu zombie. Nic nie widzę, nie ma daj mi trochę pochodni. No dobra. Ile tego masz? Masakra. Dasz mi? Masz o. Połowę. Dobra. Szkoda, że do lawy jeszcze nie wpadły, no. O, już zombie, dobra, bigo. Ała! Nie no, bez sensu jest ten tunel, po co my tu przeżyliśmy w takie coś? No nie wiem, no myślałem, że coś mi się będzie. Dobra, no. Wychodzimy z niego, tu. Zatoczyliśmy koło. Creeper. Wysadaj go. Czekaj, ja mam pomysł, a wiesz, że można creepera tak odpalić zapalarą? Ta, wiem. Można ich tak detonować w ten sposób. Łop! Kurczę. O, to są... O, wyśmiech. O kurczę, dwóch! Dobra, leży jeden. Drugi też, dobra. Dobra, no idziemy. Ja nie mogę, ile tu jest? O, dobra, odpalamy go. Dobra. Pięknie odpalony. Pęknął sobie. Dobra, szkielet. Padłeś, powstań, power raid. Ty nie spawner, stary! Dobra, co jest? Dobra, mam lipę. Idę do ciebie. Co? Tu jest spawner? Co ty gadasz, kurczę? O, złote jabłko. O, drugie złote jabłko. Już kradnie. Wszystko, co można. Fajnie. To mamy spawner. Ej, to można by było zrobić to jakąś ekspiarkę? Może coś tego typu? Tego typu? Dobra, chodź, co nie ma tu nic. No. Diamenty! Czy ja tego nie widzę? Jesteś ślepy. Dobra, dawaj do góry. Tak, wyjdźmy. Mamy tych diamentów trochę, trzeba zrobić coś ten... Nie ma sensu łazić tu bez tych pochodni. Więc wyjdźmy i po prostu przyjdziemy tutaj kiedy indziej. Tylko jak my teraz mamy stąd wyjść, czekaj, tędy. Nie wiem. Oj, to nam trochę zajmie. Jeszcze nie, spokojne. Potargały wiatr. Sad. Nie wiem. Jak może potargać coś wiatr? Co tak długo płyniesz na górę? Bo ja powoli płynę. Nie umiesz tak szybko? Nie umiem. Się naucz. Nie, dobra, stary, to jest dobry progres na ten dzisiejszy odcinek. Mamy villagera, który nam może da mapę jakąś fajną. Mamy troszkę diamentów, więc jest naprawdę, że tak powiem, pójście do przodu. Mam nadzieję, że w następnym odcinku będziemy mieli okazję zwiedzić tego takie jakby podziemia śmieszne, które są właśnie na tej nowej wersji, bo fajnie by było je sobie zwiedzić i zobaczyć, co dokładnie tam się kryje. No a póki co widzowie, no to tyle. Drugi odcinek dobiega końca. Jak wam się podoba seria Minecraft Duecik na hardkorze, no to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Dobrze widzowie, kończymy odcinek. Trzymajcie się, do następnego razu. Elo!